Dobry to dzień, sobota. Najlepszy chyba, jakby się kto pytał, ze wszystkich dni. Bo niedziela, choć święto, ale to prawie tak jak poniedziałek. Człowiek już myśli o tym, co go jutro czeka. A w sobotę to, no, wesoło jest we wsi w sobotę. Idzie się drogą, a z chat tylko szuru, szuru słychać. To panny tak podłogi pucują. Gdzieniegdzie nawet to i ciasto zapachnie. Tak, a jakże? W sobotę po prawdzie najmniej mi się chce wracać do chałupy i do mojego gnata. Poszedłbym tak gdzie... Z chłopakami, z harmonią i śpiewaniem. Jak to za moich młodych lat się chodziło. Co to? I lata nie te, i świat się odmienił. Dziś to się inaczej zaloty odbywają. Po cichu, po miejsku bardziej. Jakby się chłopaki wstydzili, że do panien chodzą, a panny zaś, że wiedzą... Co to kawaler? No ale było nie było, narzekać nie ma co. Po miejsku czy inaczej, ale Stefek Jabłoński przecie dzisiaj do Hani Świerkuny się wybrał. Wyżyj lokanka, pewnie ktoś do nas. A kto by? Jasiek. No co to się tak dziś pośpieszył? Hanka się jeszcze nie ogarnęła. No, akurat się potrzebuje ogarniać dla Jaśka. A czy ja mówię, że specjalnie dla niego? A jakby tak kto inny? A tym Jaśkiem to ty niesprawiedliwie pomiatasz, Hanka. No niesprawiedliwie. Co tam mama wie? Ale coś mi się nie wydaje, żeby to Jasiek był. Za bardzo się kruczek siepie. Wyjrzyjcie, tato. A no dobrze. Hanka, to chyba będzie Stefek. No, Jabłoński, już w sadzie. O, Matko Święta, zagadajcie go na ganku, niech się choć przyczesze trochę. Braneki, dobrze, idę. Kruczek. Do budy, leżeć! A jak to się rozsierdził? Dobry wieczór, Franciszku. A dobry. A kto tam, bo... Co, nie poznajecie? A teraz to już, O, kruczek, dosyć już. No, a głosu tom już twojego zapomniał. Ale pies u was dobry. A no, tak i tak. Jak trzeba, to narobi hałasu. Nasz to dziadowin. W dzień to go słychać na całą wiesia, ale w nocy to nie ma psa. No, jak go spuszczacie. Ale gdzie tam? Nie potrzebuje on naszej pomocy. Z każdego rzemienia sam się wydostanie. A to ci, widzieliście go. No, Edek to nawet taki specjalny rzemień zrobił, że drugi pasek tak pod brzuchem szedł, a potem tośmy ze śmiechu mało boków nie pozrywali, a jak on zaczął się z tym siłować. A turlał się, a brzuch wyciągał, przewracał, aż jednym rzemieniem o jakiś kolek zawadził i wtedy to już się tylko podciągnął, przemknął przez jedno oko, a potem przez drugie i poszedł. No i powiedz, powiadają niby głupie bydle, a tu i bydle rozum swój ma. No, tak wychodzi. Zapalicie może, Franciszku? No, może by się i zakurzyło, jakby było co. No, znajdzie się. No, tak źle jeszcze nie jest, żeby się nie znalazło. A, o, proszę. Te Grunwaldy drogie muszą być. A nie bardzo. Ja, wiecie, Franciszku, tak mało na swoje przyjemności wydaje, to czasem lubię choć papierosem sobie dogodzić. Pewnie.
W gospodzie cię nigdy nie widać. Jakoś nie lubię. A to pudełko dość niebrzydkie. Z koniem. A to taki pomnik. A króla, co tych Niemców pobił pod Grunwaldem. Aha, to tak. Jakbyś chciał, Stefan, to byśmy sobie tu na ganku siedli. Tymczasem, no, póki baby nie skończą obrządzać. Tak. No pewnie. A czy to się nam gdzieś śpieszy? Dobry ten papieros. Nie najgorsze. Dym nie jest gryzący. No, a jak tam u ciebie? Wszystkoś już zwiózł? Dzięki Bogu. Z ostatkiem to ledwośmy uciekli przed tą straszną burzą. Nie, matce to trochę niejako, że to w niedzielę. Przecie sam proboszcz też ze swojego zwoził. Na mój rozum, to grzech by był, jakby Boży dar zostawić na zniszczenie. Tak i ja pojmuję. A co to, Franciszku, tak u was cicho dzisiaj? Tak. No, przecie sobota. To się zawsze u was tu na próby schodzi. Okazji nie ma na razie. Święto ludowe było, tośmy grali. Teraz znowu na wniebowzięcie. Tośmy mieli z kompanią iść. Ale Wojtek Dzięgiela do Francji pojechał. Aha. Do brata. A on na prymie gra. No to jaka muzyka bez prymu? A co to ten prym? No to ta trąbka. Pierwsza niby. Co melodyję ciągnie. No a bez was to by się w tej muzyce obeszło? No... Beze mnie już prędzej, no bo helikon to tyle, co do sekundowania. Aha, to niby tak jak w harmonii basy. O, to. Czekajcie, zgasz wam papier. A wasz Edek to ładny instrument sobie zafundował. Widziałem w Zielone Świątki, ale ci gra. Nie gorzej jak w radiu. A to prawda. A talent do muzyki to on ma. Prawe! A chodźcież do izby! Zaraz! Skończymy papierosa. A wy teraz, Franciszku, to kłopoty jakieś macie, nie? Ano, nie brakuje tego. Nie brakuje. Dobry wieczór, Stefie. A dobry wieczór. Dawno cię nie widziała. Roboty dużo. To się człowiekowi... No, chodźcież do izby. Już chłodno. No, nie dziwota. Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Tak, to ty pamiętasz, ale że mnie Hanka toś... No, prawda. To... No, bo to jest... chodźcie do izby. No, zimno. Dobry wieczór, Franciszkowa. No, witaj nam, Stefan, witaj. No, co u was słychać? Ano, słychać. Same zgryzoty. No, siadajże, Stefan. Dziękuję. Siadaj. Tutaj. Same zgryzoty, Stefan. Doszło cię pewnie. A doszło. Kania mi opowiadał. Że też nie ma ręki Bożej na takich. Modli się pod figurą, a 10 diabłów za skórą mu siedzi. Z pielgrzymką teraz to na 5 dni poszedł do Częstochowy faryzeusz jeden. Że też święta panienka na takiego... Nie pomstuj, matka, nie pomstuj. Nie pomstuj. Jak ci dziewuchę do więźnia wsadzi, będziesz ty gadał. Nie, no nie będzie tak źle. Nie? To ty go nie znasz, Stefan, tego Miętki. Adwokatów dwóch wziął, a pieniędzmi wali, to myślisz na co? Wiadomo, że sprawiedliwość tego jest, kto pieniądze ma. Bóg nas pokarał sąsiadami. Przyjdzie się gdzie na zachód wynosić, byle dalej od nich. To i Wiktor niedobry? Wiktor? Kania? Co ty?
Ale co on może? No, jak Hania taki bitnik, to na wojnę by ją posłać, niechby się biła. A ciekawam, co byś ty zrobił, jakby ci kto Bolusia na oczach prał. Stałbyś spokojnie i patrzył? A ja tego Zbyszka nawet nie ciapnęłam. Odepchnęłam tylko. Raz, a dobrze. Oho, strach tak o żonę mieć, nie Franciszku. Nie masz się co bać, Stefan. Ciebie ten los nie spotka. A kto powiedział, że ja bym się bał? Z taką panną to może bym się i z ochotą bił. A potem byś po doktorach latał. Jak miętka. No, to jeszcze nie wiadomo, kto by latał po doktorach. I z jakiej przyczyny. Widzicie, mamo, jak to się ośmielił? I co się złościsz? On to przecie nie ma prawdy. Wiemy, że nam nie krzyw. Ale i nieprosty. Nie rada mi wasza córka, Franciszku. Fuka jak kotka. Nie, gdzie ta zaś? Lęka się. Bo porządny człowiek zawsze wzdryga się przed sądami. Tak, tak, tak. No a o co się właściwie rozeszło? To by się daleko trzeba było cofać. Jeszcze jak mój ojciec żył. Bo oni, to jest ojciec mój nieboszczyk, oj, z Miętką Błażejem, najlepsi przyjaciele. O, ty ojciec, to ty zawsze musisz od Adama i Ewy wywodzić. No jak to? A co mają do tego oba nieboszczyki? No jak to co? No przecie te studnie na Dolince, to oni wspólnie. A mnie Kania opowiadał, że to o jabłoń. Poczekaj, Stefan. Za czym mój stary słowo wystęka, to ja ci to akurat nie wyłożę. Widzisz, te jabłka to tylko tyle ważne były, żeby się miał czego czepić, żeby skarżyć. Ale złość to on dawno do nas miał, żeśmy mu Maryśki... Oj, mama, wszystko sobie to Maryśką tłumaczy. A ja powiem jedno. Wściekły pies gryzie, bo taka jego natura. O, Anka rozum ma. Od studni trzeba zacząć. No dobrze, no więc niech już wam będzie od tej studni. Widzisz, Stefuś, nasza chata stoi na wzgórku, a ich na drugim wzgórku. Kopali oba, no ojce nasz i Miętki, studnie i nie dokopali się wody. A na Dolince, między ich, a naszymi gruntami, ale jeszcze na ich, źródełko male wyskoczyło. No to się ugodzili, że... Sam Miętka Błażej, wieczne mu odpoczywanie, rzekł do ojca nieboszczyka. Ocembrujemy do spółki i studnia będzie wspólna. No i tak było przez całe lata, aż Błażej umarł. Czekaj, to trzeba sprawiedliwie przedstawić, bo Błażej nieboszczyk sprawiedliwy był człowiek, choć takiego syna... Ale Błażej umarł, a wszystkie nieszczęścia... Poczekaj, matka, no do ognia lecisz. Oni, nieboszczyk Błażej i mój ojciec, też nieboszczyk, tacy przyjaciele byli, że grunta wspólnie obrabiali, koniami się sprzęgali. Panie, świeć nad ich duszą. No właśnie. Wieczne im odpoczywanie. Więc jak nastał gospodarzem ten Karolek, to wiesz, od czego zaczął gospodarzenie? Wymówił sobie, żebyśmy brali wodę ze studni. Chyba, że będziemy się opłacać. Co tu? Tak raptem ni z tego, ni z owego? To powiadam. Zemścić się chciał, żeśmy mu Maryśki nie dali. Tam. Chytrus jest. A zawistny. Tak. A cośmy mu dziewuchę mieli dawać, jak go nie lubiła? No i poszła kolomyjka. Z początku o te studnie, potem o jabłoń. Ja to bym takiemu się usunął. Pewnie, ale wodę to skąd brać? Do rzeki chodzić pół kilometra? No a Kania skąd bierze? Ze rzeki, ale od niego do rzeki bliżej jak od nas. A na takie głębokie kopanie to nigdy pieniędzy... Jeszcze się Marysia wydała, to jakie to spłaty trzeba było za nią płacić. No a do sądu to o co on was podał? A do sądu to już o jabłka. A z tej jabłoni co to na granicy rośnie? A nie inaczej. Tak właśnie, poczekaj, matka, niech ja powiem. Bo widzisz, Stefan, z tej jabłoni tośmy za życia Błażeja też razem zbierali. Bo ona w samiutkiej granicy. No wiem. Widziałeś przecie. Tak. I takie dwie odnogi ma. A jedną zaszczepił Błażej nieboszczyk zimowymi jabłkami. Tak, a drugą odnogę mój tata nieboszczyk tymi kubakami. Ale jak było, tak było. Ale jak ten Karol tak z nami wojować zaczął, tośmy powiedzieli, niech się udławi i zaniechaliśmy tych jabłek. Ale upilnujesz to dziecko, jak cała połowa jabłoni nad naszym? No ta
raz nasz Romek tamtego roku krowy za stodołą, tak o tym czasie to było. No i batem jedno czy ze dwa jabłka obciapał. A wtedy wyskoczył ten chuligan Zbyszek. No jechałam prawie na koniczyny i słyszę krzyk. Przeraźliwy taki, że aż mi serce stanęło. Poznaję Romek. Cisnęłam tragacz i lecę. A tu ten zbój na ziemię go przewrócił i za szyję dusi. Chryste, Panie, aż mi się ciemno zrobiło w oczach. To złapałam za kołdzież i odrzuciłam w bok. Nawet go nie uderzyłam. To nieszczęście, że przewrócił się akurat krowie na rogi. I siniak mu się zrobił pod żebrami. A świadków nie było. No nikt nie może potwierdzić, że to on wlazł na nasze, a nie my na ich. No i tak. No to imiętki świadków nie mają. Ale mają świadectwo od doktora, bo zaraz na drugi dzień do miasta go poniósł Karol. No, od razu powiózł. Może go tam jeszcze dodatkowo, gdzie poobtłukiwali, bo i oko miał podbite. Na pewno sami pobili. A może to się zrobiło, jak się z Romkiem szamotali? Wiesz, jaki nasz Romek słaby jest. Co by takiemu Bysiowi mógł zrobić? Ale miętka krzyk podnosi. A nie próbowaliście jakoś tak ugodowo to załatwić? Ugodowo z nim? A wiesz, jakiego odszkodowania zażądał? 3000 za doktorów niby i za Zbyszków strach. Boga się nie boi, krwiopijca taki. Miętkowie już dawno krowę zamiarowali kupić. 3000, Stefan. 3000. No może by spróbować z Janiakiem pogadać. A żeby mu do rozumu przemówił. Janiak poszanowanie we wsi ma, to... Ale nie u Miętki. U niego nikt poszanowania nie ma. Powiem ci, Stefan, że choć on taki pobożny... Na pokaz, grób pobielany. I w procesjach z chorągwią pierwszy chodzi, to by księdza proboszcza też nie usłuchał. Gdzie o pieniądze się rozchodzi, dla Miętki nie ma Boga. Macie adwokata? A skąd pieniądze na adwokata? Jeszcze mam w kółku dług za maszyny, aż łeb trzeszczy. Sama sobie będę adwokatem. Chyba by ci sędziowie całkiem głupi byli albo przekupieni, żeby nie wiedzieli, po czyjej stronie racja. Nie, co ty wiesz. Nieraz za świadka stawałem. Po mojemu sprawiedliwości, powiadają ludzie, największe nieszczęście to gradobicie, posucha, a tata nieboszczyk wołał: sądy, sądy! Tak. Szkoda łeb nad tym łamać. A jak ci nie uwierzą, Hanuś? To wtedy trudno. Te pieniądze, co odłożyłam ze szycia. Na posag sobie składałam. Co ta? I tak mi się na razie welon nie kroi. A kto wie, czy... No, widzicie ją, nie kroi się. A Szafrański? Jasiek to nie chodzi? Już ze 3 lata, a i... Mamo, no kto was prosi o opowiadanie? Mówię ci, Stefan, na święty Anny 26 lipca to całą muzykę sprowadził. No, no. Był nawet zootechnik z PGR-u, taki nowy, młody. Przygrywał na czymś takim... Gitara. A niech będzie gitara. Wesoło było i hałasu tyle... A ta miętkówna starsza, reszta giba, tylko się przed chałupą przechodziła, tam i nazad, oj, tam i nazad. No, nie gadałabyś, no. Przez ten twój język wszystkie nieszczęście. Widzicie go, znalazł winowajcę, bo ty to byś zaraz pozwolił, żeby ci na głowę... Choroba, gadaj z taką, choroba. Lepiej spać. Dobranoc, Stefan. Dobranoc, to ja też już idę. Ale co, no, wygania cię kto? My tu w drugiej izbie, a wy sobie posiedźcie jeszcze, no, posiedźcie. Mało cię u nas widać, Stefan. No, co robić? Czasu nie ma za dużo. No, pewnie. Tak ja i Hance mówię, przecie na jego głowie wszystko na jego głowie. Hanuś, nie tak mówię? No, dobranoc. Dobranoc. Posiedź, Stefan, posiedź. Dobranoc. Nie chciałbyś wyjść na ganek, Stefan? Nie będzie ci zimno? Sweter przecie mam. No to chodźmy. Tak.
Takie to dzieje. Dość już o tym. Lepiej powiedz, co u was na trojaka. No nic tak specjalnego nie ma. Bolka dziś Edek odwiózł do pociągu. Do Wrocławia pojechał. A ta Zosia od Borka już zdrowa? Prawie zdrowa. Tylko jeszcze jest na tej obserwacji. Ale niedługo już mają ją przywieźć. Miała Borkowa szczęście w nieszczęściu. Prawda. A wasza Jancia do miasta już się nie wybiera? A kto ją wie? Po mojemu to trzeba się z tym pogodzić. Nie chcę być na wsi, to co za prawo ją zmuszać? Cała przeszkoda tylko w tym, że ona fachu nie ma. No co, na służbę pójdzie? Stefan, a jakby się ona u mnie kroju poduczyła, co? Ja z ochotą pokażę. Naprawdę? To dobra z ciebie dziewczyna, Hanusi. Co tam? Nie ma w tobie niejakiej zazdrości. O, nie ma. Skąd możesz wiedzieć, czy nie siedzi we mnie jaka zazdrość? Może nie o to. A o co? Po co mówić, Stefan? Po co pytać? Czasem lepiej, jak człowiek zmilczy, a w sobie zamknie. Pewnie rację masz, Hanuś. Słowo ptakiem wyleci. Jak to nasz dziadek powiada. Coś ty mi się, Stefan, ostatnim czasem smutny wydajesz. I do mnie się na imieniny nie zajrzał. No, było przecież tylu kawalerów. No, pewnie, że było. A czym to ostatnia? Ale co z tego? Co mi? Cicho. Ktoś chyba w sadzie stoi. Staje ci się? No jak to? A papierosa widzę. No, chyba, że mi wmówi, że to robaczek świętojański. To niech stoi, jak chce. No, swojak widać, bo pies ani gębę otworzy. No. No tak co, pogadało się trochę, a teraz czas do chaty. Dlaczego, Stefan? No dlaczego? No, godzina późna, a zresztą nie lubię ja nikomu w drogę wchodzić bez potrzeby. A ten tam czeka, widać, aż się usunę. Stefan... Gdzie to też czeka? Może kto inny by mi wadził, ale Stefan Jabłoński? Twoja stronka gdzie indziej, to wiem. Cześć, bracie. Jak się masz, Hanuś? A cześć. A to ty, Jasiek. A nie podoba ci się? Mnie? A cóż by mi się miało nie podobać? Ale mnie się nie podoba. Tobie, Hanuś? A przeszkodziłem ci w czym? Nie podoba mi się, że przychodzisz o tej godzinie i po gospodzie. A mnie się widzi, że mi podziękujesz, jak się dowiesz. Nie ciekawam pijackich bajek. Nie? A szkoda. Ale ty, Stefan, to pewnie będziesz ciekawy, bo o tobie była mowa. Co o mnie? Na co tam jest o mnie do gadania? Nie znasz swojaków? Dla nich jest jeszcze ile. A kto tam był? Powiedzcie, bracie, nawet i Kania. A rajcowali? No, z pewnością same głupstwo. Żebyś wiedział. Jakieś ty na Worka kosą się zamierzył. Ono tę nauczycielkę. A potem to się go Zosie jak ratował, że się mało sam trucizny nie połknął, żeby go udobruchać. Żeby go udobruchać. No. Dlatego, żeby... A niech was jasna cholera. Może Janka słuszność ma... W czym, Stefan? W czym? Że z tych jezioran uciekać chce. Gdzie pieprz rośnie? Nie ucieknie się nigdzie przed ludzką złością i przed ludzką obmową. Tego sobie nie myśl. To na darmo. Nie, ale... Ale choć nie słuchać tego, co się da. A musi się przecież dać choć tyle. No to do widzenia, Hani. A nie martw się przed czasem. Ja tam do gadania... Tym sądem. Wszystko się obróci na dobre. Dobranoc. Dobranoc. Pójdę i ja spać. Dobranoc, Janek. Nie posiedzisz to chwilę? Nie, głowa mnie boli. Za słaba widać na to wszystko. Dobranoc. Trudno się mówi. Nie, to nie...
Wyśpi się dobrze. Dobranoc. Dobranoc. Razem będzie się wam lepiej szło. A pewnie, pewnie. No to idziemy, Stefek. Pożeniła nas Hania, to już chodźmy. I tak się wszystko obracać zaczęło. Nie na najlepsze, jakby się kto pytał. Nie obejrzał się Stefan, jak mu jeziorański romans z nauczycielką namotali, kosę do garści włożyli, a Hani to już wesele z Jaśkiem po żniwach wyprawiają. No ja przecie wiem, jak nikt drugi we wsi. Między naszym Stefanem a panną Bronisławą, która wykształcona jest bardziej jak inne, nie ma nic na rzeczy. Ale ludzie już widły z igły zrobili i uciechę mają. Ach. Pod tym względem to się nasze jeziorany od innych wsi nie różnią. To trzeba było nie było wypowiedzieć. Nie widzę ja, żeby z tego gadania co dobrego miało wyjść. Już nie tylko dla Stefana z Hanusią i dla panny Bronisławy, ale i dla naszej opowieści. Bo to przecież miały być te jeziorany lepsze, jak inne wsi. Ale co robić? Życie rozmaite bywa. Czasem może nawet więcej złe, jak dobre. I tego złego nie da się skryć pod korcem. Jeszcze kiedy jest tak, jak u nas. Chyba bym z jakie pół wsi pod ten korzec musiał wepchnąć. Nie.